Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak wykonać, jak sobie zaprojektować meble do sypialni. Nie wiem, czy wiecie, ale meble do sypialni możecie sobie spersonalizować i zrobić z różnych materiałów, w różnych konfiguracjach. To, co nas ogranicza, to jest najczęściej wymiar materaca. Czyli robimy łóżka na materac o wielkości 90 cm, na szerokość 120, 140, 160, 180 i 200. Jeśli chodzi o długość, to standardowo materace mają około 200 cm, ale możecie też zrobić nietypowe łóżka na zamówienie pod materac, na przykład 220, jeżeli jesteście bardzo wysocy. Zwracam uwagę, żeby robić sobie te łóżka, słuchajcie, wygodne. I teraz płyt meblowych, które pokazywałam ostatnio Wam w Komandorze, bo teraz jestem w showroomie Komandora, można wykonać przeróżne meble, od toaletek, konsoli, łóżek, różnych zagłówków, które Wam pokażę, poprzez małe stoliczki nocne, czy jakieś nietypowe zabudowy, które chcielibyśmy mieć u siebie. Teraz Wam pokażę, co tu można zrobić. Zobaczcie, to jest łóżko z płyty laminowanej. Jeśli chodzi o kolorystykę, to ona jest bardzo bogata i pokazywałam Wam ostatnio, jak dużo tych materiałów może być. Takie łóżko może mieć zagłówki zarówno z laminatu, jak i tapicerowane. Wysokość zagłówka możemy sobie zamówić dowolną, może być też różnego rodzaju podział na jakieś elementy takie bardziej pikowane, wyższe, niższe. Tutaj mamy dosyć niski zagłówek, on jest bardzo wąski. Jeżeli macie małe wnętrze i potrzebujecie, żeby całość łóżka, czyli ta konstrukcja łóżka nie była za duża, czyli materac 200 plus ten właśnie zagłówek czy grubość płyty meblowej, to jest to jak najbardziej fajne rozwiązanie. Możecie zrobić sobie też meble, które są, zobaczcie, z szufladkami na konstrukcji metalowej, czyli mamy stalowe profile, które są malowane na kolor czarny. Te kolory też mogą być różne. Najczęściej jest to około 20 mm grubość takiego profila i można wykorzystać to na przykład do zrobienia takiej ławeczki przy toaletce. Możemy sobie zrobić też wygodną szufladę i zrobić to w kilku kolorach. Zobaczcie, nawet środek jest fajnie zrobiony z takiej matowej płyty czarnej. Góra też jest czarna, ale bok już jest zrobiony w kolorze frontu. Także takie dwukolorowe rozwiązania są bardzo praktyczne. I też takie ławeczki, słuchajcie, możecie zabudować z płyty meblowej i można wykorzystać tutaj przed samym łóżkiem, jako na przykład skrzynia na pościel. Za chwilę Wam pokażę też łóżko, jak ono jest podniesione do góry, bo w środku możemy sobie zaprojektować też podział, co my chcemy tam pochować. Jeżeli mamy mało miejsca, to to jest bardzo, bardzo praktyczne. I zaraz Wam pokażę inne rozwiązania. Tutaj jest, słuchajcie, łóżko, które ma trzy bardzo fajne elementy za zagłówkiem. Zobaczcie. To jest jedna płyta meblowa. I oczywiście to mogą być różne materiały, to może być szkło, tak naprawdę nawet kamień, mogą być akryle, może być MDF malowany. I w środku znajdują się, zobaczcie, takie fajne półki, czyli możecie sobie, jak lubicie czytać, a ja kocham czytać, powkładać tutaj mnóstwo książek i to będzie dla Was też bardzo fajna, ciekawa dekoracja. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda w środku, zobaczcie. Podnosimy i mamy podział. Ten podział może być różny, w zależności jak sobie tutaj to zrobicie, czyli albo wykorzystujemy ten cały środek, albo możecie, jeżeli nie chcecie wykorzystać tego środka, zrobić sobie właśnie, zaprojektować sobie taką pufę, albo żeby Wam zaprojektowali, i taką skrzynię, i ona będzie się otwierała i tam możecie dodatkowo chować sobie na przykład narzutę, jakieś poduszki, no to co będziecie potrzebowali, żeby się tam znalazło. Teraz Wam pokażę jeszcze stoliczek nocny, zobaczcie, on też jest dwukolorowy. Tutaj mamy front w matowym szkle i taką małą szufladkę i taki fajny zagięty profil, zobaczcie, jako nóżka. I to wszystko jest tego samego koloru. To jest bardzo fajne, bardzo praktyczne. Można ze sobą te elementy łączyć i jeżeli chcemy sobie coś nawet na ścianie zrobić z tego materiału, na całej ścianie, to też możemy wykonać. Nawet, zobaczcie, nawet taki ażur, który tutaj jest, też możecie sobie zrobić. I teraz pokażę Wam jeszcze trzecia konfiguracja. Tutaj też mamy dwukolorowy zestaw, czyli mamy front, który ładnie imituje drewno i mamy front z takim małym uchwycikiem, to jest szkło. Zobaczcie, szkło jest tutaj przyklejone do takiego frontu i całość jest na takiej podstawce. To jest bardzo fajne i praktyczne. Mogą być, zobaczcie, takie komody, też dwukolorowe, z takim szklanym frontem, które możemy sobie zamknąć. Zauważcie, że ten środek też jest tego samego koloru, ale możecie sobie zrobić oczywiście dwukolorowe.
I tutaj mamy toaletkę. Lustro jest przyklejone pod kątem. To też możecie, zobaczcie, zrobić sobie na zamówienie. I taki bardzo fajny podział tego, co jest w środku. Tu jest taka praktyczna szuflada na różnego rodzaju biżuterię. Środek jest tapicerowany w takim miodowym, pięknym kolorze. Do tego jest pufka. Widzicie ten sam kolor? I nawet takie miejsce widzicie na dokumenty albo segregatory. No w zależności, czy chcecie, żeby ta toaletka spełniała tylko funkcję toaletki, czy może chcecie na przykład zrobić sobie tu jakieś notatki, zrobić też biurko. Część moich klientów, szczególnie klientek, potrzebuje, żeby to miejsce w sypialni było jednocześnie i toaletką, i takim biurkiem, pomocnikiem. Więc jak najbardziej możecie coś takiego sobie zrobić. Połączyć tkaniny, połączyć laminaty. Możecie nawet wykorzystać kamień, który będzie mógł być przyklejony na fronty. Pokażę Wam jeszcze tylko na szybko, że kolorystyka tych tapicerek jest też przeogromna i możecie znaleźć też coś dla siebie, w zależności czy lubicie tkaninę czy skórę. Zobaczcie, tutaj mamy olbrzymią paletę skór, także kolorystyka jest naprawdę przeolbrzymia. Są takie złamane kolory, możecie sobie zestawy z tego zrobić. Mogą być takie delikatne welwety, które są bardzo mięciutkie, tak jak to, co tutaj pokazywałam. To też jest taki bardzo fajny, przyjemny w dotyku kolor, a mogą być też różnego rodzaju wzory. Bardzo fajnie to wygląda i można to ze sobą łączyć, także naprawdę można sobie zrobić jakiś ciekawy zestaw. Bardzo możliwe, że to może być na przykład moodboard i zestawić sobie szkło, jakiś kamień, laminaty, tkaninę i to wszystko razem połączyć. Jeżeli będzie Wam to pasowało na takim moodboardzie, to później łatwo będzie Wam to przenieść do projektu i sobie coś takiego zamówić. Ja Wam bardzo dzisiaj dziękuję i w następnym odcinku pokażę kolejne fajne rzeczy, które mogą być przydatne do tego, jeżeli chcecie zaprojektować meble w swoim domu.